Siemanko ludziska, z tej strony komisarz Sef, który witam was serdecznie na kolejnej recenzji komiksowej na moim ziemniaczanym polu. Dzisiaj zajmujemy się, można powiedzieć, niemal najnowszym nabytkiem, świeżutkim, prosto z księgarni i kiosków ruchu wszelkiego rodzaju, czyli najnowszy Star Wars komiks Ostatni Lot Niszczyciela. Tak więc zapraszam was serdecznie do krótkiej recenzji i zobaczenia, dlaczego prawdopodobnie dostaliśmy jeden z najlepszych zeszytów komiksowych w ostatnich latach. Zapraszam. Krótkie wyjaśnienie jeszcze dla tych osób, które może pierwszy raz oglądają moje filmiki. Seria Star Wars Comics, którą obecnie możemy co 2 miesiące kupować za grosze, czyli za 20 zł w kioskach, salonach Empik, bibliotekach, księgarniach itd. Jest to przedruk serii różnych wydawniczych od Marvela, Gwiezdnowojennych, który kilka lat temu przejął prawa do Gwiezdnych Wojen od Dark Horse. Obecnie dzisiejszy numer, którym się zajmujemy, jest to zbiór aż sześciu zeszytów serii Star Wars, głównej serii komiksowej, która obecnie nadal trwa, liczy już ponad 30 zeszytów. My dzisiaj dostajemy zeszyty od 20 do 25. Dzisiejszy numer jest dosyć specyficzny, może nie tak bardzo jak poprzedni, aczkolwiek mimo faktu tego, że dostajemy zeszyty tylko i wyłącznie z serii Star Wars, tej głównej, dostajemy jedną opowieść, która jest jakby troszeczkę z boku. O co chodzi? Na łamach serii Star Wars co kilka zeszytów, czy co praktycznie można powiedzieć arc historyczne, dostajemy pojedyncze one-shoty, które łączą nam się wspólną całość i których wspólnym tematem jest dziennik Obi-Wana Kenobiego. W pewnym momencie przygód swoich Luke Skywalker znajduje stary dziennik Obi-Wana Kenobiego z czasów jego mieszkania, pobytu na Tatooine. I właśnie w tych pojedynczych zeszytach dostajemy opowieści z tegoże dziennika. I właśnie pierwszy zeszyt, który dostajemy w ramach Ostatniego Lotu Niszczyciela, jest jednym z tych kolejnych już one-shotów. Tym razem Obi-Wan Kenobi musi zmierzyć się z bezwzględnym Wookiem, łowcą nagród, który nazywa się Czarny Krysantana. Czy jakoś tak. No generalnie wielki, zły Łuki, który został wygoniony przez swoich pobratymców z Kashyyyk, który dla własnej przyjemności bierze udział w walkach niewolników. Generalnie zły, czarny, można niemalże dosłownie charakter w tym komiksie. Komiks jest o tyle ciekawy z dwóch względów. Po pierwsze, mamy bardzo, bardzo, jak na marvelowskie obecne zeszyty, realistyczną kreskę komiksu. To są kadry, które można określić niemal faktem, że są obrazami. Można powiedzieć, że to są niemalże obrazy, które ilustrują nam komiks. To jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy też tutaj pewien podkreślenie tego, że Obi-Wan Kenobi, jego czas już przemija. Podczas walki nie jest on już tak sprawny, tak skuteczny i tak lekko podchodzący do przeciwników, jak nie wiem, powiedzmy w Clone Warsach czy w Zemście Sithów, co próbuje nadrabiać swoim humorem i słownie, że tak powiem, w gębie jest nadal mocny i nadal próbuje pokazywać, jaki to on nie jest, ale z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że już po prostu jego czas, tak jak powiedziałem, przemija. Tak więc mamy dosyć ciekawy jeden zeszyt, który kontynuuje nam wątki z poprzedniego właśnie tego one-shota i historia, która jest całkiem przyjemna. Jednakże nie jest to najważniejsze i jednocześnie najwspanialsze w tym wydaniu. Na początku bowiem muszę wyjaśnić pewną rzecz. Po tym one-shocie z opowieści Obi-Wana Kenobiego, czy From the Journals of Ben Kenobi, a tak się nazywa to po angielsku, dostajemy arc historii, czyli jakby jedną historię, łączące kilka zeszytów łączących się w jedną historię, która nazywa się po angielsku The Last Flight of Harbinger. Harbinger to jest nazwa własna niszczyciela, o którym za chwilę jeszcze będę wspominał. Natomiast nasz wydawca Egmont przetłumaczył to Ostatni Lot Gwiezdnego Niszczyciela. Trochę dziwna decyzja, no bo ja nie widzę problemu, dlaczego nie można było zostawić nazwy własnej. No ale dobra, to są szczegóły. Nieważne, może tutaj czepianie się fana, ale okej. Ale przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, a mianowicie co dostajemy w środku. Bowiem zeszyty od 21 do 25 to prawdopodobnie najlepsze przygody gwiezdnowojenne, przynajmniej w serii Star Wars komiksowej, jakie dostaliśmy do tej pory, moim zdaniem. Pierwszy zeszyt, 21, przedstawia nam sierżanta Krella. Sierżant Krell to jest postać, którą już wcześniej spotkaliśmy w wydaniu w Luke Leia Han Chewbacca
i walka na Księżycu Przemytników, to był mistrz areny, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy na początku, że on jest agentem imperialnym, który szkolił Luka Skywalkera, żeby ten walczył mieczem świetnym na arenie Grakusa, Hata, który miał sześciopak, uwielbiał kolekcjonować rzeczy po Jedi oraz miał mechaniczne nogi. Tak wyglądała ta seria Star Wars, dlatego ja ją tak bardzo lubię, ale okej, to w poprzednim numerze. O co chodzi? Sierżant Krell po tym, jak został jakby wyszedł z ukrycia i wrócił do służby Imperium, postanowił dołączyć do elitarnego oddziału super szturmowców, oddziału Scar, który tak naprawdę jest imperialnym przykładem najbardziej sztampowych postaci z różnego rodzaju shooterów online'owych, jakie istnieją. Dostajemy oddział imperialnych żołnierzy, gdzie mamy typowego tanka z wyrzutnią rakiet, do typowego snajpera z płaszczykiem i karabinem oczywiście snajperskim, zwiadowcę, który ma cały zestaw noży na klatce piersiowej, którymi walczy. Dostajemy hakera komputerowego, żołnierza z miotaczem ognia. Generalnie oddział specjalny, który ma wykonywać, jak sama nazwa wskazuje, zadania specjalne, wyjątkowo, misje trudne. I o ile dostajemy w komiks tak naprawdę, który na pierwszy rzut oka wygląda że oddział super szturmowców wchodzi, zabija wszystkich, wychodzi i następna misja. Jednakże, i jest to dobrze zilustrowane, to trzeba przyznać na pewno, komiks jest świetnie narysowany i pokazuje po prostu koksów z Imperium, którzy miażdżą złych rebeliantów. Jednakże, musimy zaznaczyć jeden szczegół, a mianowicie przesłanie, jakie daje ten komiks. Bo mimo, można powiedzieć, banalnego i prostego do bólu pomysłu, dostajemy pewną formę, która przekazuje nam nieco głębiej ze świata Gwiezdnych Wojen. Dowiadujemy się bowiem, że sierżant Krell pochodzi z planety Hagar 9, na której od dzieciństwa był niewolnikiem, a raczej gladiatorem niewolnikiem, który w wieku kilku lat zobaczył śmierć swojego ojca, a tuż potem musiał zabijać. Generalnie był niewolnikiem, który musiał walczyć na arenie. I przybycie Imperium dla niego, na jego planetę, zajęcie planety przez Imperium, było wybawieniem dla niego, było najwspanialszą rzeczą. Dostajemy jego przemyślenia wewnętrzne, które po prostu dla niego nie istnieje świat bez Imperium. Dla niego cały porządek, ład społeczny i tak dalej, i tak dalej, istnieje tylko i wyłącznie poprzez Imperium, że wolność nie polega na tym, że robimy co chcemy, tylko wolność to jest porządek, prawo, wszystko jest przypilnowane, wszystko jest ułożone. I jest to ciekawe spojrzenie na to, dlaczego ludzie walczą po stronie Imperium, no bo jasne, można być po prostu psychopatycznym gubernatorem, można być żonnym władzy biurokratą, ale też można być człowiekiem, któremu Imperium uratowało dosłownie życie i który chce oddzięczyć się i który nawet przemocą i nie patrząc na, że tak powiem, koszty, wprowadza ten porządek Imperium i jest to dosyć ciekawe. I z jednej strony dostajemy fajny przykład tego, że możemy sobie popatrzeć, jak szturmowcy niszczą rebeliantów swoimi typowymi broniami, jak na swoje klasy, i do tego rzucając one-linery niczym Arnold Schwarzenegger, a z drugiej strony mimo wszystko dostajemy pewne spojrzenie w głąb, które pokazuje nam, że no, szturmowcy mogą też myśleć i mają swoje motywacje do działania. Więc pod tym względem jest to naprawdę dobry komiks. Jednakże musimy pamiętać, że jest to tylko wstęp do tej głównej linii fabularnej, do tego arku właśnie, czyli ostatni lot Gwiezdnego Niszczyciela. I o co chodzi? Ponieważ dostajemy najbardziej porypaną, najbardziej głupkowatą, a jednocześnie prostą i wciągającą fabułę, jaką udało się wymyślić. O co chodzi? Jedna z planet, która sympatyzuje z rebelią, zostaje jakby nałożona na nią blokada. Rebelianci próbują się przedostać, żeby zrzucić zapasy, zaopatrzenie, jakąkolwiek pomoc. Nie udaje im się. Więc Leia z Luke'em wpadają na pomysł, żeby ukraść czy przejąć bez wiedzy Imperium Gwiezdny Niszczyciel i za jego pomocą przedostać się za blokadę, która jest dookoła planety, zrzucić zaopatrzenie i uciec po wykonanej misji. I o ile plan brzmi głupkowato, czy jakby niczym z typowych filmów akcji, które z lat 80., to i tak jest to początek całej serii przygód i tak naprawdę wierzchołek Góry Lodowej. Bo już pomijam nawet takie drobne rzeczy jak kreskówkowy admirał, który dowodzi Harbingerem,
Ale dostajemy sceny takie, że Luke Skywalker wlatuje X-Wingiem w przedział silnikowy imperialnego niszczyciela, żeby wyrzucić odpowiedni reaktor, żeby zasymulować efekt zniszczenia okrętu. Dostajemy Hana i Leję, którzy kłócąc się i flirtując jeszcze bardziej niż w epizodzie 5, ścigają się poprzez cały okręt łącznie z przestrzenią kosmiczną. Oto kto będzie pierwszy na mostku, ten zostaje kapitanem. Po prostu tu się dzieje mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, łącznie oczywiście z droidami, z Czubaką, który próbuje za pomocą klucza francuskiego naprawić cały okręt. W międzyczasie oczywiście nasz już wcześniej wspomniany oddział Scar wprowadzony przybywa na imperialny szczyciel i próbuje go przejąć. Dołącza się do tego w pewnym momencie pod sam koniec Vader. Powiem wam tak, to jest głupkowate. To jest dziwne i wiele osób może powiedzieć, że no bez przesady, ale mi się ten komiks naprawdę podoba. Nie stara się on być czymś poważnym, nie stara się on być czymś jakimś głęboko, bardzo zagłębiającym się w psychikę bohaterów. To jest taka przeciwwaga dla serii Darth Vader, gdzie tam dostajemy motywy, które każą nam zastanawiać się, myśleć i szukać motywacji głównych bohaterów. Tutaj po prostu autorzy stwierdzili, weźmy akcję, weźmy humor, weźmy wybuchy, wstaćmy to razem, wymiksujmy, dodajmy przystępną moim zdaniem kreskę, która do tego odpowiednio pasuje i wydajmy. I wychodzi coś świetnego. Bo wychodzi nam troszeczkę takie połączenie Gwiezdnych Wojen z Guardians of the Galaxy. Bo fabularnie, czy główny zamysł całej misji rebeliantów to jest taki właśnie do bólu gwiezdnowojenne, a z drugiej strony jest to tak głupkowate i tak dziwne czasami, że głowa mała. No bo zobaczcie, mamy scenę, gdzie Chewbacca walczy z typowym tankiem z wyrzutnią rakiet imperialny. Dostajemy Sanę, która niedoszłą żonę Hana Solo, która flirtuje z nożownikiem Imperium i on jej daje nóż, żeby razem walczyli, żeby było honorowo i on jej wyznaje miłość po drodze, bo ona chce walczyć na noże. To jest po prostu kosmos. Ale w tym kosmosie, w tym szaleństwie jest metoda. I to jest naprawdę przyjemne i powiem wam, że właśnie dlatego bardzo lubię ten arc historyczny. I samo zakończenie jest też ciekawe, też intrygujące, które pozwala nam, daje nam nowe otwarcie na nowe przygody w serii Star Wars, ale powiem wam, że naprawdę to się dobrze czyta. I gdybym miał powiedzieć, który zeszyt był najlepszy, to kiedy patrzę tutaj sobie na tył i porównuję wszystko, co dostaliśmy, to ja bym postawił ten tytuł na równi z właśnie wspomnianym wcześniej Księżycem Przemytników, bo to jest ten sam poziom, to jest ten samo idealne zbalansowanie wszystkiego, powagi, humoru, dowcipu, przesłania i tak dalej, co daje nam świetny komiks, który, owszem, świetnie się czyta do obiadu, podróży czy coś takiego, nie jest on jakiś wymagający, ale nie o to chodzi zawsze, prawda? Czasami to jest świetnie dający rozrywkę kawałek wydawniczy, który moim zdaniem naprawdę warto nabyć. Tak więc podsumowując już, moi drodzy, pomijając moje standardowe apele, czyli kupujcie polskie wydania komiksów, książek i tak dalej, gwiezdnowojennych, wspierajcie polskiego wydawcę. Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie jedno. To jest dobre, to jest naprawdę dobre i nawet jeżeli nie czytaliście innych poprzednich komiksów, nie ma problemu, kupcie ten i przekonajcie się, może moim zdaniem to jest taki świetny komiks, od którego można zacząć przygodę z komiksami gwiezdnowojennymi, bo mamy ładnie narysowanego i ciekawego dosyć Bena Kenobiego, oddział Scar, który tak jest sztampowy, jest teoretyczny, jest taki do bólu schematyczny, ale fajnie się po prostu ich ogląda i fajnie patrzy jak się walczą, a potem mamy szaloną przygodę w kosmosie z abordażem statku i taranowaniem innych statków i po prostu Gwiezdne Wojny, ladies and gentlemen. No to jest przyjemna, prosta, trochę odmurzająca rozrywka, którą polecam. Na koniec kilka ogłoszeń informacyjnych. 24 czerwca o godzinie 13 będę prowadził prelekcję na Gostkonie. Drobny konwent na Dolnym Śląsku, który z roku na rok się rozwija i w tym roku jadę zobaczyć, jak to wygląda. Polecam serdecznie, będę mówił co nieco o reklamach gwiezdnowojennych, godzina 13, zapraszam serdecznie. Natomiast jeszcze bardziej serdecznie zapraszam na Dni Fantastyki, które opublikowały swój program, link dla zainteresowanych zamieszczam w opisie filmu, na którym będę miał aż dwie prelekcje. Obie w piątek odbywają się o 19 i o 21. Nie pamiętam już teraz, o której godzinie jest co, ale możecie sobie spokojnie zobaczyć. Tak więc, jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać mnie w piątek, to zapraszam serdecznie. A jeżeli ktoś będzie chciał pogadać w sobotę, powymieniać się komentarzami, doświadczeniami i może opiniami na temat tego kanału, zapraszam serdecznie w sobotę. Prawdopodobnie będę się gdzieś kręcił w okolicach ogródków piwnych lub na jakichś prelekcjach, ale zapraszam serdecznie, bo sama impreza Dni Fantastyki zawsze stoją na dosyć
wysokim poziomie, tak więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Tak więc tak to wygląda, moi drodzy, więc czytajcie komiksy, bawcie się dobrze i wpiszcie oczywiście w komentarzach, co było źle, co było dobrze, subskrybujcie, podawajcie dalej, może ktoś, komuś jeszcze z waszych znajomych spodoba ten kanał i do następnego razu. Na razie, cześć!